W uroczystość zesłania Ducha Świętego z Watykanu popłynęło głośne wołanie o pokój na Ukrainie. Nie prowadźcie ludzkości ku ruinie, apelował Ojciec Święty Franciszek po modlitwie Regina Celi. Wcześniej papież modlił się w czasie uroczystej Eucharystii w Bazylice Świętego Piotra. Uroczystej Eucharystii w Bazylice Świętego Piotra przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, ksiądz kardynał Giovanni Battista Re. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ojciec Święty Franciszek, który nadal porusza się na wózku z powodu dotkliwego bólu kolana, wygłosił homilię. W każdej epoce Duch Święty obala nasze schematy i otwiera nas na swoją nowość. Zawsze uczy Kościół żywotnej potrzeby wychodzenia na zewnątrz, fizjologicznej potrzeby głoszenia, nie zamykania się w sobie, nie bycia owczarnią, która umacnia ogrodzenie, ale otwartym pastwiskiem, aby wszyscy mogli karmić się pięknem Boga, bycia domem gościnnym, bez dzielących murów. Ojciec Święty apelował, aby Kościół szedł drogami świadectwa, ubóstwa i misji. W samo południe papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celi. Ma ora, a 100 giorni dall'inizio dell'aggressione armata all'Ucraina. 100 dni od początku zbrojnej agresji na Ukrainę, na ludzkość spadł znowu koszmar wojny, która jest zaprzeczeniem marzenia Boga. Narody walczą, narody zabijają się. Ludzie zamiast zbliżać się do siebie, są wyrzucani ze swojego domu, podczas gdy szaleje furia zniszczenia i śmierci, a przeciwieństwa się pogłębiają, podsycając coraz bardziej niebezpieczną dla wszystkich eskalację. Ponawiam apel do odpowiedzialnych za narody. Nie prowadźcie ludzkości ku ruinie. Proszę, nie prowadźcie ludzkości ku ruinie. Non portate l'umanità alla rovina, per favore. Non portate l'umanità alla rovina. Ojciec Święty wezwał do podjęcia prawdziwych negocjacji i zawieszenia broni. Niech wysłuchane zostanie rozpaczliwe wołanie ludzi, którzy cierpią. Widzimy to w mediach codziennie. Niech będzie szacunek dla życia ludzkiego. Niech zakończy się wszędzie makabryczne niszczenie miast i wiosek. Papież apelował też do wiernych o modlitwę i niestrudzone zaangażowanie na rzecz pokoju.